poranny gość Radia Zachód. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Naszym gościem jest Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jesteśmy na świeżo po zakończeniu obrad Sejmu Senatu. A o szacunek w obu tych izbach apelował prezydent Andrzej Duda, i by zachować zwyczaj, że każdy klub parlamentarny miał swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. O nowych standardach w Sejmie mówił też Szymon Hołownia, marszałek rotacyjny. A jak przyszło co do czego, to nie poparto kandydatur PiS-u na wicemarszałków. Mamy to traktować w kategoriach jakiegoś ukarania Prawa i Sprawiedliwości? No tak, dzisiaj jedynym takim spoiwem, który łączy tę koalicję chaosu, większość sejmową, to jest chęć rozliczeń, odwetu, zemsty na Prawie i Sprawiedliwości. No jednocześnie jest to lekceważenie ponad 7 milionów wyborców, którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, więc no cóż mogę powiedzieć, złamano wszelkie dotychczasowe obyczaje parlamentarne, które no od lat jakby były nienaruszane. Klub, który zgłasza kandydata do prezydium, decyduje o tym, kto to ma być. W tym wypadku większość sejmowa chce dyktować Prawu i Sprawiedliwości, kogo ma desygnować ze swojego grona na stanowisko wicemarszałka. Natomiast kandydatura Elżbiety Witek jest naturalna. Przecież pani marszałek w sposób naprawdę godny prowadziła obrady Sejmu. No właśnie, gdyby chciano się pozbyć Elżbiety Witek czy pana marszałka Senatu Pęka, to można było to zrobić przecież przed wyborami. Jakieś wotum nieufności, jakieś głosowanie w tej sprawie o odwołanie marszałka można było zrealizować. Absolutnie, absolutnie tak, absolutnie trzeba się z tym zgodzić. Tym bardziej, że ani w przypadku pani marszałek nie było takich zastrzeżeń, prawda, i takich wniosków. I nie było też po prostu w przypadku marszałka Marka Pęka. No tutaj tym bardziej, bo jeżeli chodzi o funkcje, którą pełni pan marszałek, wicemarszałka, nie miał jakiegokolwiek wpływu na sposób prowadzenia obrad. To przecież marszałek Grodzki za to odpowiadał. Też Marek Pęk jest osobą niezwykle koncyliacyjną. Więc jednym słowem widać, że po prostu tutaj jest tylko rewanżyzm, zupełnie nie merytoryczna ocena, tylko taka chęć pokazania, że teraz my jesteśmy tutaj po prostu przy władzy i wy nie macie nic do powiedzenia. O ile w Senacie Prawo i Sprawiedliwość poparło te kandydatury na wicemarszałków, o tyle w Sejmie już nie. Dlaczego? No z tego względu, że kluby większości sejmowej z góry zapowiedziały, że nie poprą kandydatury Elżbiety Witek. Natomiast też te kandydatury z punktu też widzenia naszej oceny no były kontrowersyjne i tutaj w przypadku i marszałka Czarzastego, i pani poseł Niedzieli czy Wielichowskiej mieliśmy absolutnie raczej negatywne opinie, aczkolwiek gdyby z tamtej strony była deklaracja i konsensus, że wybieramy na zasadzie ponad podziałami politycznymi prezydium, pewnie z naszej strony byłoby też poparcie. Natomiast co do PSL-u, no liczyliśmy tutaj na głosy trzeciej drogi. No właśnie o to chciałem zapytać, gdybym mógł przerwać. Mówił pan o koalicji chaosu, tymczasem w sprawach tych personalnych te wszystkie opcje głosują jak po sznurku. Czy trzecia droga tu przypadkiem nie wypada w jakąś pułapkę zastawioną przez Donalda Tuska, bo będą musieli być jednoznacznie antypisowcy, a wtedy już nie będzie pola do rozmów, współpracy ze Zjednoczoną Prawicą teraz czy w przyszłości?
Znaczy nie, no tutaj z kolei pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu wskazywał na te punkty wspólne, które pewnie łączą Prawo i Sprawiedliwość z też częścią posłów ślubów, czy to Polski 2050, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to są kwestie związane z polskim bezpieczeństwem, obronnością, stosunkiem do tych propozycji, które dzisiaj płyną z Brukseli i próby federalizacji, centralizacji Europy, odebrania suwerenności państwom członkowskim. No tutaj na to wskazywał premier Mateusz Morawiecki. Natomiast no kwestie personalne jakby pokazują, że po co jest ta koalicja. No właśnie po to, że po prostu jak najszybciej odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, przejąć cały aparat państwowy. No to oczywiście przecież też takie są zasady demokracji. Ci, którzy tworzą rząd w sposób oczywisty i my tutaj jakby nie kwestionujemy tego. Natomiast są takie instytucje, czy takie gremia, w których zasiadali i członkowie większości sejmowej i mniejszości, do takich należy prezydium Sejmu. No i tutaj, tak jak powiedziałem, te dobre obyczaje parlamentarne zostały złamane. Koalicja koalicją, a pytanie o Konfederację w takim razie. Tak dużo politycy mówili o wywróceniu stolika, że nie pójdą ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą Obywatelską, a tu wspólne głosowania. No też wiedzieliśmy, że oni temu zaprzeczali w trakcie kampanii wyborczej, ale już te pierwsze sygnały płynęły, chociażby z tego, co mówił Przemysław Wipler w trakcie kampanii, że tak, że jeżeli będzie brakowało głosów, to Konfederacja chętnie stworzy rząd techniczny, taki przejściowy, aby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. I dzisiaj widać, że to porozumienie trwa już jak przed jeszcze wyborami, jest kontynuowane w tej chwili, także Konfederacja nie jest żadną antysystemową koalicją, tylko po prostu wpisuje się mniej więcej w to samo, co robi dotychczasowa totalna opozycja. Także tutaj myślę, że to jest duży też zawód dla wyborców Konfederacji, którzy przecież nie głosowali na Donalda Tuska, wręcz przeciwnie. I nagle okazuje się, że czy to Krzysztof Bosak, czy jeszcze lepiej poseł Braun, który no haniebnie wystąpił i zaatakował panią marszałek Elżbietę Witek, grają po prostu w jednej drużynie. Wczoraj także odbyły się głosowania w sprawie członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ci członkowie, którzy byli zaproponowani przez Prawo i Sprawiedliwość, i w tym również pan, zostali, te kandydatury zostały wycięte. No i powróciła chyba w Polsce praworządność, bo od tej pory już nie mamy neo-KRS, tylko Krajową Radę Sądownictwa. Nie wiem, czy pan zauważył taką subtelną zmianę. No tak, i to jest ta niekonsekwencja znowu większości sejmowej, która no, nie ukrywała jakby swojego stosunku do Krajowej Rady Sądownictwa, zapowiadała oczywiście no, praktycznie likwidację KRS-u w tej formie i tej formule, w której KRS funkcjonuje. Oczywiście w sposób ustawowy jak najbardziej ma do tego prawo, natomiast poza prawne jakieś formy działania. No słyszymy tutaj, że będą uchwały dotyczące tych spraw związanych z aborcją czy Trybunałem Konstytucyjnym. Pan no widzi tak, taką ścieżkę? Kontynuując, oczywiście mieli prawo tutaj wprowadzić nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia parlamentu, tych, których wybiera
spośród posłów Sejm. I myśmy się tego spodziewali i tego absolutnie nie kwestionujemy. No właśnie kwestionujemy te zapowiedzi, które no mają odwołać dotychczasowych członków sędziów, 15 sędziów wybranych przez Sejm w poprzedniej kadencji. No tutaj takiej możliwości oczywiście nie ma, nie ma możliwości podjęcia uchwały, która po prostu unieważniałaby poprzedni wybór, no bo później nie będzie też jakby możliwości, bo nie ma jakby podstawy prawnej do tego, aby w inny sposób powołać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, jak tylko w ten sposób, jak nakazuje to ustawa obecnie obowiązująca. Więc to po prostu są to takie zapowiedzi działania zupełnie bez podstaw prawnych, anarchizujących państwo i psujących państwo. To na koniec króciutko tylko zapytam, czy patrząc na to, jak wyglądają głosowania, w tych, z których wycinani są wszyscy proponowani przez Prawo i Sprawiedliwość, ma pan jeszcze cień optymizmu, że znajdą się zwolennicy programu zaproponowanego przez Mateusza Morawieckiego przy tworzeniu nowego rządu? No Mateusz Morawiecki ma na 2 tygodnie czasu na jeszcze rozmowy, na prezentację swojego programu. No on się odwoływał do tych posłów, no, którzy rzeczywiście mają wolny mandat, którym zależy na polskiej suwerenności, na tym, aby Polskę utrzymać na ścieżce wzrostu gospodarczego, aby też utrzymać te wszystkie dobre zmiany, które w Polsce w minionych 8 latach zaszły. Przede wszystkim programy społeczne, co do których no, mamy przecież zapowiedzi. I dlatego ja mówię o koalicji chaosu, no, bo z jednej strony Donald Tusk mówi, że nic, co było dane, nie zostanie zabrane. Z drugiej strony płyną głosy o tym, żeby ograniczyć program 800+. Więc a chociażby też kwestie wieku emerytalnego. Tutaj też są różne zdania w większości sejmowej. Więc myślę, że poczekajmy. Może się okazać, że kiedy będzie głosowane wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, że ta większość się znajdzie. Marek Kast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu życzę. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.